Zainteresowanie imprezą było ogromne, mimo że pandemia w odwrocie, można było mieć wątpliwości co do liczby startujących. Jednak nie zawiedli. Ponad 30 zawodników z całej Polski, bo ja bym powiedział tak, ilość regionów reprezentowanych dla nas jest o wiele bardziej istotna niż cyfra. Bo co z tego, że przyjedzie nam 30 zawodników z Dolnego Śląska, a chodzi nam o to, żeby przyjeżdżali naprawdę najlepsi z całej Polski. I możemy powiedzieć, że faktycznie od wschodu po zachód reprezentowane są wszystkie znaczące regiony. Bo jest i Pomorze, jest i Warszawa, jest Wielkopolska, jest Śląsk, jest Rzeszowszczyzna, więc wszystkie te regiony i patrzeć do góry po prawej stronie Mazury mamy reprezentowane na tych zawodach. Zawody miały pecha. Pandemia spowodowała, że nie udało się ich przeprowadzić w pierwotnych terminach. Przekładaliśmy termin dwukrotnie. Z kwietnia na maj, z maja na czerwiec. Naprawdę cieszymy się, że mogliśmy te zawody zorganizować i jeszcze w takiej licznej uczestników powitaliśmy tutaj na tych zawodach. Zmagania oczywiście ucieszyły samych uczestników. Startuję od 2014 roku. To jest mój czwarty start w Startanie. Bardzo lubię tutaj startować. To świetne miejsce, świetni ludzie, doskonała organizacja. Moim trenerem jest Tadeusz Chomańczuk, który prowadzi mnie już od 2 lat. No, cały czas robię jako zawodnik progres. Dzięki temu współpraca jest regularna, konsultujemy treningi, cały czas mnie trener prowadzi, także jestem bardzo zadowolony ze startów we Wrocławiu. Zawodnicy nie mogli się już zresztą doczekać rywalizacji. Pandemia zrobiła swoje. Pomysł, by stworzyć jedną imprezę z dwóch, wydał się doskonały. Głód startu. Ponad rok czasu, w ubiegłym roku nie mogły się odbyć zawody Mistrzostw Polski z uwagi na pandemię. W tym roku trochę, powiemy uczciwie, ze strachu przed pandemią połączyliśmy Mistrzostwa Polski Nauczycieli z Mistrzostwami Polski i myślę, że przy tej zostaniemy kombinacji, ponieważ czasu specjalnie to nie wydłuża, a zawodnicy z Mistrzostw Polski Nauczycieli nie muszą drugi raz do nas przyjeżdżać. Kolejna edycja zawodów za nami. Śmiało można powiedzieć, że to zmagania, bez których wielu nie wyobraża sobie roku. To już jest historia, można powiedzieć. To już są 6. Mistrzostwa Polski wyciskanie wielokrotnej sztangi, 10. Nauczycieli Mistrzostwa Polski. A oprócz tego organizujemy jeszcze inne zawody. Puchar Dolnego Śląsku w pociąganiu i pompkach, który zawsze będzie na jesień. Już dzisiaj serdecznie na te zawody zapraszamy. A wynik sportowy? No także jest się czym chwalić. Dzisiaj padł nowy rekord, 40 powtórzeń. To nie jest skok o 2-3 ruchy, tylko naprawdę przy tym ciężarze zrobić 7 ruchów więcej. Myślę, że będziemy musieli długo poczekać na znaczące pobicie tego rekordu. Wyciskanie sztangi jest dobre na wszystko. To jest rekreacja ruchowa, może wyciskanie wielokrotne ćwiczyć każdy. Także sam jestem trenerem personalnym, pracuję też z młodzieżą, propagujemy ten sport. Impreza, dodajmy, odbyła się w hali Spartana przy Krajewskiego.